to był degenerat, który mordował ludzi, ale wcześniej jeszcze chciał wyssać z nich wszystko, co mógłby spieniężyć i na czym mógłby się wzbogacić. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Przypominam, że widzimy się tutaj w każdy wtorek o godzinie 20. Jestem na terenie Górnego Śląska i dzisiaj będzie o pewnej kreaturze, niezwykłym szubrawcu, który oczywiście nosił mundur SS i który był katem zagłębiowskich Żydów. Dzisiaj będzie o Hansie Dreyerze, który jako pracownik katowickiego gestapo parał się właśnie likwidacją gett, a także wysyłaniem tych ludzi do komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Oprócz takich sław, oczywiście w cudzysłowie, takich sław kreatur jak Rudolf Meindler czy Johannes Tümmler, Hans Dreyer praktycznie pozostaje nieznany. I ten szubrawiec, ta ludzka kreatura, ta ludzka zgniła postać nie została nigdy osądzona. Jiří Wele to więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Pracuje w katowickim gestapo. SS-mani potrzebowali czasami więźniów, którzy byli wykształceni, którzy znali bardzo dobrze księgowość, zabierali ich do pracy, dlatego że sami nie mieli personelu, bo przecież ten personel musiał mordować. Więc brali tych, żeby oni za ten personel, który mordował, wykonywali jakieś czynności właśnie dokumentacyjne. Dlaczego więźniów wkładano na przykład takiej placówki gestapo i nie bano się, że oni później będą świadkami, że opowiedzą albo wyniosą jakieś informacje? Tutaj przypominam sobie moją rozmowę z Mieczysławem Mołdawą, więźniem obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Grozozen. O to samo go zapytałem, kiedy pracował w kancelarii budowlanej właśnie tego kamiennego piekła. Mówi: panie Łukaszu, oni byli tak pewni, że wygrają wojnę, oni byli tak pewni, że wszystkich nas unicestwią, oni byli tak pewni, że żaden z nas nosa nie wychyli za drut. Wszyscy tu zginiemy. Dlatego przy nas czasami mówiono. I przy Wele również mówiono o Dreyerze, jak i sam Wele widział Dreyera. Mówił, że był to okaz koszmaru, jeżeli chodzi o innych gestapowców i hitlerowskich siepaczy. Dreyer obiecał Żydom, że za pół kilograma złota i sporą ilość wódki, bo to był alkoholik, pijany, ciągle pijany, za sporą ilość wódki i pół kilograma złota zgodzi się skreślić z 5000 kontyngentu Żydów wysyłanych do komór gazowych do Auschwitz-Birkenau, zgodzi się skreślić połowę. Dostał ten okup. No ale co? Przecież jego słowo dla Żyda nie było nic warte. Za kilka dni, śmiejąc się, paląc papierosa, znosząc toast wódką właśnie od tych ludzi, którzy chcieli uratować życie, wysłał tą połowę również do komór gazowych. Słowo Dreyera wobec Żyda było kompletnie bez znaczenia. Dreyer urodził się w Królewcu w 1917 roku. A więc w momencie, kiedy szalał tutaj, właśnie kiedy tworzył selekcję i mordował ludzi, był młodym człowiekiem, młodym mężczyzną. Miał 26 lat.
Dreyer uczestniczył w selekcjach wysłania zagłębiowskich Żydów do komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Selekcja brzmi tak książkowo. Tak naprawdę ci ludzie stali i czekali, czy będą żyć, czy nie będą żyć. Dreyer odpowiada za śmierć przynajmniej połowy 48 tysięcy Żydów wysłanych na zagładę. Stąd, w tym 23 tysięcy Żydów z getta w Będzinie. Wraz z Fryderykiem Kuczyńskim, następnym siepaczem i mordercą, prowadzili tą słynną selekcję, ustawiając ludzi, tych, którzy są młodzi i zdrowi, na prawo, a tych, którzy według nich, jak to nazwali, wątpliwie przydaliby się III Rzeszy, na lewo. Wiadomo, że ta druga grupa powędrowała na śmierć. A tą pierwszą zarejestrowanych umieszczono właśnie w domach na terenie getta. Oczywiście za każdym razem Dreyer przyglądał się, czy ktoś ma jakiś kolczyk, jakąś obrączkę. Oczywiście przyglądał się również też, czy ktoś uśmiechając się, bo kazał się uśmiechać, nie ma gdzieś złotego zęba. To był degenerat, który mordował ludzi, ale wcześniej jeszcze chciał wyssać z nich wszystko, co mógłby spieniężyć i na czym mógłby się wzbogacić. 26-latek, komisarz kryminalny z Królewca. Taka właśnie zgniła postać rezydowała tutaj w Będzinie. Dreyer należy też do SS-manów, którzy biorą udział w likwidacji getta w Będzinie, małego piekła w Zagłębiu Dąbrowskim. Biegnie chłopczyk ulicami getta i krzyczy głośno i przeraźliwie. Idą Niemcy! Niemcy idą! Jest sierpień 1943 roku. Kilka dni wcześniej Niemcy wstrzymali wszystkie przepustki z wejść do getta i z wyjść, jakby szykowali się do tego właśnie mrocznego ceremoniału. Ludzie przerażeni kryją się w swoich bieda schronach, uciekają do bram, do mieszkań. Wiedzą, że nadchodzi zagłada. Eugenia Prawner, która jest jedną z nielicznych, która przeżyła ten koszmar, opowiada. Eugenia widzi, jak Lodzia Rosenzweig poddaje swojemu dziecku luminę. Dziecko zasypia, a twarzyczka staje się trupioblada. Ma ochotę krzyknąć: dzieciobójczyni! Ale nie krzyczy, bo w tej sytuacji, która się teraz dzieje, kiedy Dreyer ze swoim kompanem Fryderykiem Kuczyńskim, sadystą, nauczycielem z Rumunii, a wysportowanym, eleganckim, nordyckim typem, przystojnym SS-manem, wyciąga za włosy i wyciąga za części ubrań Żydów z kamienic. To ma ochotę krzyczeć dzieciobójczyni, ale te słowa w tym momencie nabierają całkowitego innego znaczenia. Widzi, jak na ulicę wychodzi oszalała kobieta i krzyczy do Dreyera, do Kuczyńskiego i innej halastry SS-manów, że jej dzieci są bardzo mądre. Są bardzo grzeczne, potrafią bardzo dobrze pracować. I to, że mają 6 lat czy 4, nieważne, zobaczcie, są wyrośnięte, wyglądają na 12. One nie są drzewem, żeby palić nimi w piecu. Wszystko wiruje. Jest po prostu obłęd. Obłęd panicznego strachu i tego, że ci ludzie wiedzą, że za chwilę skończy się ich życie. Zostaną później załadowani do wagonów. Dreyer przywódcę mówił, jak jakaś noga wystawała albo ręka, rygrowaliśmy. To się Żydowi złamało albo ucięło. I tak jechał tam, gdzie nie będzie mu ta noga czy ręka potrzebna. Kuczyński, Friedrich, sadysta z Rumunii, nauczyciel, nie wiedział jeszcze w 1943 roku, idąc i robiąc te barbarzyńskie czyny, że za 5 lat polskie władze go powieszą. Ale Dreyer uniknął sprawiedliwości.
Ten 26-letni SS-man był nazywany wytrawnym myśliwym. Ale on nie polował na sarny, na dziki czy jelenie. Polował na ludzi. Szalał w getcie w Będzinie, w Sosnowcu, w Jaworznie, w Szanowie. Uczestniczył w egzekucjach. Czasami sam wykopywał stołek spod ludzi, których wieszano. W Szanowie Niemcy, jadąc autami, przez megafony ogłaszali, że będzie egzekucja 7 bandytów. Kazali zarówno ludności polskiej, jak i żydowskiej wyjść i stawić się na placu, aby wszyscy obserwowali tę egzekucję. Niemcy byli na tyle perfidni, że przyszli ze swoimi żonami, rodzinami. Kiedy przywieziono tych skazańców, wyglądali rozpaczliwie. Byli bici, torturowani, ledwo o własnych siłach potrafili zejść z ciężarówki, skuci kajdankami. Było słychać okrzyki, kpiny i takie górnolotne hasła niemieckie. Wreszcie bandyci zostaną powieszeni. Bandyci to ci, którzy tak krzyczeli, a tych, których wieszano, byli po prostu ofiarami i cichymi bohaterami, o których nikt dzisiaj nie wspomina, nie mówi. Jeden z Żydów z Olkusza krzyknął: „Błagam was, Żydzi, pomścijcie mnie!” Wykopano stołek. Piekarz, 70-letni piekarz, stał ze spuszczoną głową, zrezygnowany. Wieszano go dla perfidii wraz z jego synem, który w ten sam dzień właśnie kończył 30 lat. On znowu płakał, a ojciec zrezygnowany nie mówił już nic. Hauptsturmführer Hans Dreyer nigdy nie odpowiedział za swoje morderstwa i haniebne czyny przed żadnym sądem. Zimą 1945 roku, kiedy nadchodziła już Armia Czerwona, wstąpił do batalionu polowego policji. I prawdopodobnie, taką sobie uknuto legendę, zginął dosłownie na kilka dni przed rozpadnięciem się tysiącletniej Rzeszy na kawałki, która podpisywała kapitulację i skończyła się II wojna światowa w Europie. Wtedy zginął, kilka dni przed tym wydarzeniem. Ale w 1947 roku został rozpoznany w Hamburgu. Tego łotra właśnie tam widziano, żywego, uśmiechniętego. Niestety, po tym rozpoznaniu Dreyer zapadł się dosłownie pod ziemię. Tak samo jak jego szef, Rudolf Mildner, który był pracownikiem Gestapo w Katowicach. Doktor prawa, austriacki doktor prawa, morderca, tak samo jak i Dreyer. Rudolf, szef Dreyera, wyemigrował błyskawicznie i nagle do Ameryki Południowej. I prawdopodobnie Dreyera należałoby szukać również tam, gdzie jego szefa Rudolfa. Ale nikt tego nie zrobił i nikt go nie znalazł. Dzisiaj Dreyer miałby ponad 100 lat, więc na 100% możemy powiedzieć, że nie stanie przed żadnym ziemskim sądem. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami, że nas oglądacie i wspieracie. Wspieracie nasz kanał i nasze podróże, aby historie taka jak ta z Będzina, a więc historia kata zagłębiowskich Żydów, nigdy nie została zapomniana. Aby bezimienne ofiary dostały właśnie imię i aby pamięć o ich poświęceniu i ich śmierci nigdy nie była ulotna. Pamiętajcie, pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj. Wystarczy w niego kliknąć i wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia wraz z różnymi niespodziankami i bonusami. A dzięki temu pomagacie nam utrwalić i zapamiętać historię właśnie taką, jaką dzisiaj zobaczyliście w naszym odcinku. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20:00.